W dzisiejszym filmie Spec Simulatora mamy naprawdę, naprawdę dużo roboty, bo dzisiaj musimy zrobić cały tutaj ten pas. Chociaż nie wiem, czy nam się to uda, ale spróbuję, bo te questy są takie dosyć proste. A po drugie, musimy zobaczyć, o co chodzi w tym tutaj treasure huncie, bo jakby jeszcze tego nie robiłem, wejdźmy sobie tutaj, zobaczmy, o co tu chodzi. Jakby na devblogu widziałem, że tam się skrzynki jakieś rozwala i z tych skrzynek jakieś jajka mogą wam lecieć, coś takiego. Tutaj jajko jest za 160 tysięcy jakieś. Tutaj też, nie wiem, rozwalmy to i zobaczmy, co tu się stanie. Tu też są jakieś jajka. Aha, to jest taki labirynt, bo zobaczcie, tu macie szansę raz jeden na huge'a. Idziemy tutaj dalej, tu też jest raz jeden i trzeba znaleźć jak największą szansę na huge peta. Zobaczmy na przykład tutaj. Tu jest razy 3 szansa. To w taki sposób to działa. Tu jest razy 2. No takie w miarę powiedzmy, jakby nie jest to jakoś super. Wiem, że największa to jest chyba razy 50 albo razy 25. Minimum razy 25. Tutaj nie ma takiej szansy. To w ogóle trzeba serwery zmieniać i szukać na różnych serwerów tak naprawdę, żeby znaleźć taki, na którym właśnie będzie szansa razy 25 na tego huge'a albo razy 50. W sumie chyba na spawnie było napisane, tak mi się wydaje. Tutaj chyba powinna być tabliczka, albo nie? Nie, tu nie ma tabliczki. Tutaj jest napisane, że do 50, do razy 50. No to tak naprawdę będzie trzeba szukać serwerów po jakichś Discordach, gdzie będzie ta szansa razy 50, bo w sumie nie wiem, ile ten event trwa, ale razy 50 to jest bardzo dużo. I te jajka cały czas możecie sobie tak naprawdę otwierać. Znaczy, no jak sobie wyfarmicie końców dużo. Musimy w sumie pójść na spawna, zobaczyć na spawnie, ile jest jakby już tych huge petów, czy w ogóle ktoś go już trafił. To się nazywa huge pineapple, czy jakoś tak. Gdzie on w ogóle jest? Tu jest huge pineapple cut, jeden jest. No to ta szansa razy 50 może nie być jakoś super, chociaż tak naprawdę dopiero początek eventu jest i się jeszcze pewnie odświeżyły te huge pety, które ktoś już trafił. Zobaczymy za godzinę, jak to będzie wyglądać. I w sumie teraz udało mi się znaleźć dzięki widzowi tutaj jajko z szansą na huge razy 50, a więc sobie je potwieramy chwilę. Mam trochę tutaj końców, bo nazbierałem. Zobaczymy, czy coś uda nam się trafić, jakby zostało w sumie niedużo czasu, no ale coś się może uda trafić. Dobra, i minęła już ta godzina, w sumie to nawet nie godzina, z 20 minut otwieram to jajko i niestety nie udało się wydropić tego huge peta, ale dobra, teraz musimy po pierwsze wysłać huge peta zwycięzca, po drugie zobaczycie, co się dzieje w mailboxie. Prawdopodobnie dostałem jeden z najgrubszych donate'ów w Polsce. I w sumie zanim jeszcze to takie ważne info. Wielu z was pytało, kiedy będzie Rebirth Champions, a więc Rebirth Champions będzie dzisiaj o godzinie 10 na moim drugim kanale, czyli Hylix Games, bo naprawdę gruby update tam się pojawił, który całkowicie gierkę zmienia. I w sumie 50 bilionów, a nie huge peta, wygrywa ta osoba. Tutaj dzisiaj też jest konkurs na 50 bilionów, ale kolejny konkurs będzie naprawdę, naprawdę giga gruby. Zresztą zaraz sami zobaczycie, co tam jest w mailboxie i na co będzie konkurs. Wysyłamy tu 50 bilionów tej osobie oczywiście i 50 bilionów poleciało. Dobra, ale sprawdźmy teraz mailboxa, bo tak jak mówię, są grube prezenty. Tutaj widzę, ktoś już jajko sobie otworzył. Film kas, ja to jajko będę sprzedawać prawdopodobnie na początku, bo na tym się naprawdę dużo da zarobić, ale zaraz o tym wam powiem. Tutaj Zuza też nam wysłała. Na początku sobie przyjedźmy przez te wszystkie prezenty. Tutaj Adrian nam nowe jajko wysłał. To może otworzymy sobie od razu to jajko. Jedno sobie testowo otworzymy. Tutaj Gostek też nam takie wysłał. Tutaj taki hype dziwcik, a więc też dziękuję oczywiście. Tutaj 5 bilionów od Hubi na konkurs, a więc też dorzucimy. Doge tutaj bilion nam wysłał. 2137 też bilion. No i tutaj takie DRSX. Dzisiaj o godzinie 10 na moim drugim kanale. Szczepan tutaj też nam wysłał kilka tych petów. Tutaj Doge, tutaj dużo tych mi wysłaliście. Oczywiście hype giftów za wszystkie dziękuję wam. Tutaj 2,5 biliona Sylwek nam wysłał. Tutaj Void nam bilion wysłał. Tutaj mocna flopa, ale zjedziemy niżej, zobaczycie, co tam się stanie. Piotrek też nam tutaj 1,5 biliona wysłał. Tutaj Czarny Mac kończy z PSX-em i wysłał nam 20 bilionów, a więc również dziękuję. Cebulson fan tutaj bilion nam wysłał. I tutaj na początku zobaczcie, jaki macie konkurs. Od Niebije Foduga. Taki huge skeleton z super teamworkiem, który jest naprawdę drogi i 20 bilionów, ale musimy zjechać niżej, bo mi też wysłał trochę huge petów. Nie bije Foduga oczywiście, tutaj jeden huge pet, no i sobie tak scrollujemy, scrollujemy, tutaj zobaczcie, to są naprawdę drogie huge pety i scrollujemy, 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 no i tak cały czas sobie scrollujemy i dalej są tutaj te huge pety, jak widzicie sporo tego jest, naprawdę, naprawdę dużo i tu się dopiero kończy to. Tu jest chyba łącznie 29 huge petów, a więc to jest naprawdę, naprawdę gruby donate, największy jaki dostałem, a więc oczywiście bardzo dziękuję za niego. No i tutaj też za to wszystko też dziękuję, na przykład I am not LCLC takiego pecika nam wysłał, tutaj Banan też nam takie wysłał. Ale oczywiście to jeszcze nie jest koniec powalonych donate'ów, bo jeszcze jedna osoba też wysłała. Dawid N7 też nam wysłał naprawdę powalonego donate'a, bo wysłał nam 4 huge pety, co i tak jest naprawdę mega dużą ilością, więc oczywiście dziękuję tutaj Dawidowi również za te huge pety, bo przydadzą nam się, no, do drugiego Titanica oczywiście. W sumie też pierwszego, bo jednego sprzedałem. No ale wiadomo, do jakiegoś Titanica nam się przydadzą. Tutaj Blaze też nam bilion wysłał. Doge też nam wysłał 2,5, tutaj kolejny bilion. Oczywiście za wszystkie prezenty wam dziękuję, ale mamy też dużo innych rzeczy do roboty teraz. I pierwszą rzeczą to jest sprawa
sprawdzenie, ile zajmie nam zrobienie tych tutaj tierów, bo powiem wam, że na tym może być naprawdę gruby zarobek przez pierwsze dni, bo jak liczyłem, to samych gemów tutaj macie do odebrania 31 bilionów. Do tego macie 10 takich jajek, gdzie one chodzą po 6 bilionów, a więc macie już 90 bilionów i do tego jeszcze na końcu macie to pirackie jajko, które przez pierwsze dni będzie chodzić w granicach 25-30 bilionów, a więc macie 120 bilionów do zarobienia z jednego takiego summer pasu, a te pasy da się resetować, co prawda za 200 robuxów, ale no 100 bilionów za 200 robuxów, 120 bilionów, no to jest naprawdę dużo. Mam teraz 3 gwiazdki, spróbujmy sobie to odblokować, tutaj dalej jest za 1. To ciekawe w sumie, ile czasu to będzie za 1. Teraz mamy w sumie takie dosyć proste questy. Rozwalenie 73 sejfów łatwe, rozwalenie 183 skrzynek też teoretycznie jest łatwe. Idziemy sobie na Tech World, idziemy sobie tutaj do Hacker Portalu i jak dobrze pamiętacie, tu jest mega dużo skrzynek. Spróbuję to zrobić, zobaczymy ile mi to zajmie, bo tu dostaniemy aż 3 gwiazdki. Dobra, i powiem wam, że zajęło mi to dosłownie minutę. Na autoklikerze po prostu tak sobie robiłem i to się cały czas rozwalało. No i tu musimy sprzedać 10 petów na Trading Plazie, no też nie jest takie trudne, wystarczy po jednym gemie jakieś pety powystawiać. Za chwilę w sumie to zrobimy, bo jakby i tak chcę pójść na Trading Plazę, ale na początku jeszcze te sejfy zrób, bo to też jest łatwe. Wystarczy na przykład pójść na Pixel, Valu, czy jak to tam się czyta, no i tutaj też macie dużo tych sejfów. Bardzo dużo. No to te też sobie na szybko tutaj zrobię. No jak widzicie, ciach, ciach i te sejfiki lecą, a więc to też będzie bardzo łatwe. Fajnie by było pójść na Trade Plaza, jakbyśmy mieli na przykład 3 questy związane z Trade Plazą. Wtedy od razu byśmy mogli 3 questy naraz zrobić, żeby za dużo czasu nie marnować. No i to zajęło nam jeszcze mniej czasu. I tutaj kolejny mega łatwy quest. Dobra, ja porobię sobie te questy do momentu, aż pojawią się takie trudne, których nie będę w stanie zrobić, tak wiecie, dosłownie chwilę. I później pójdziemy na Trade Plazę. O, idealnie. Zobaczcie, jak się trafiło. 5 petów do sprzedania, 10 petów do sprzedania. Jeszcze jakbyśmy tutaj trafili na przykład 2 pety do sprzedania, to wtedy moglibyśmy pójść na Trade Plazę i od razu byśmy mieli 3 questy. Dobra, to jeszcze tylko te 200 jajek. Dobra, i teoretycznie teraz mam takie 3 questy, że musimy pójść na Trade Plazę. Tu jest trade z jednym graczem, 5 petów i 10 petów sprzedać. Dobra, więc idziemy na Trade Plazę, bo tam też dużo roboty jest. I pierwsza rzecz, którą widzę, to tutaj huge cyborg capybara. Czemu ktoś ma takiego peta? Czy to nie jest pet z tego sezonowego giftu nowego? To jest chyba pet z tego sezonowego giftu nowego, albo nie wiem, mi się coś pomyliło. Nie, to nie jest pet z tego giftu nowego. Dobra, pomyliło mi się coś, ale nie kojarzyłem kompletnie takiego peta, huge peta w sumie. Tutaj jest ten pet, no to to jest on z Exclusive Jajka 2, no to to jest giga stary pet i dlatego nie wiedziałem. Ale dobra, pierwsza rzecz, którą chcę zobaczyć, to czy już są te nowe jajka, tutaj te pirackie właśnie, czy ktoś już je trafił? Znaczy, czy ktoś zrobił cały sezon? Chyba jeszcze nikt nie zrobił całego sezonu, bo nie ma tych jajek. Czyli później musi się robić trudniej, bo teraz mamy 9 gwiazdek. Odblokujmy sobie to, tutaj to, tutaj to, tutaj to, to i tutaj już są 2 gwiazdki, no dobra, to tu się już robi trudniej. I właśnie chciałem zobaczyć na Trade Plazie, czy jakby jest to ostatnie jajko, ale z tego co widzę, no to niestety nie ma. Ale dobra, spróbujmy sobie to jedno otworzyć, tutaj jajko, zobaczymy, czy coś tam ciekawego wyleci. No niestety nie. Dobra, zróbmy to tak, żebyśmy tutaj zbyt długo na tej Trade Plazie nie siedzieli, to zróbmy taką promocję na Safari Katy, że wystawię je po jednym gemie, żeby sobie tutaj szybko ludzie kupili. I w ogóle zobaczcie, że nikt tego kupować nie chce. Nie, ludzie się boją, że jakiś skam jest. Dobra, teraz ktoś kupuje to. Ktoś sobie kupił jednego i poszedł. Dobra, jednego questa już zrobiliśmy. I tutaj w ogóle jakiś huge wyleci. A, dobra, to z tego. Ale gold mu wyleciał. No dobra, to przynajmniej tyle. Dobra, i 2 questy giga łatwo zrobione. I tutaj kolejne 2 testy są, po prostu znowu jakiś huge. A dobra, znowu to Kraken jajko otwiera, gościu. Dobra, jeszcze komuś trade dajmy. Dobra, i tutaj Dawidowi wysyłamy takiego pecika. Mam nadzieję, że mnie ogląda i że widzowi wysłaliśmy. Dobra, i wszystko mamy zrobione stąd, z tymi tradeami. Nie wiem, zobaczymy, ile mi się uda, tak powiedzmy, w 15 minut zrobić tych questów. Ile będzie mieć tu jakby gwiazdek. Teraz mamy już 7 gwiazdek, dosłownie po, nie wiem, jakiejś minucie, dwóch. Dobra, i w sumie po jakichś 10 minutach mamy 28 tych gwiazdek, a więc naprawdę dużo. To zależy od tego, jakie questy wam się trafią, bo ja miałem z 2 razy te questy za 3 gwiazdki, gdzie musiałem boosty odpalać serwerowe, to są najlepsze questy. Ale dobra, zobaczmy, ile uda nam się tego tutaj odblokować za te 28 gwiazdek. Mamy kolejne jajko, tutaj znowu gem mamy, tutaj dalej są po 2 gwiazdki. Oj, budkę odblokowaliśmy, no dobra, to w sumie spoko, mamy nową budkę. Tutaj dalej po 2 są, no to nie wiem, gdzie się zaczną 3 gwiazdki. Dobra, jeszcze tutaj zróbmy to, żeby to odblokować, zobaczymy, czy tu się zaczną 3 gwiazdki. Mamy kolejne jajko tutaj, tu mamy 200 jajek do otworzenia albo z 3 graczami się tradować. Jestem na prywie, nie chcę mi się iść na publiczny serwer, a więc zrobię sobie tutaj te za 1 punkt. Dobra, i zrobiłem te 2 questy za 1 gwiazdkę, teraz znowu to tradowanie. Muszę się wytradować w takim razie z 3 graczami, bo tak naprawdę 2 questy naraz wam się robią. Jeszcze tutaj jakby trzeci tam się trafił, takie, że znowu z tym tradowaniem to już było ciekawie. Ale dobra, tu możemy sobie kolejne jajko odbierać i tu dalej są 2 gwiazdki. No to powiem wam, że jest w sumie dosyć proste. I teraz w sumie za 2 minuty znowu rozpocznie się ten Summer Treasure Hunt, ale powiem wam, że jedną rzecz bym zrobił, o której kompletnie zapomniałem, o hardkorze. Na hardkorze może być jedna ciekawa rzecz, tylko oczywiście musimy tam sobie pójść. W sumie to tak naprawdę o 2 rzeczach zapomniałem, bo zapomniałem odblokować
tego wszystkiego na hardkorze i jeszcze na tym Doge świecie może być kolejny Huge Pet, no bo na hardkorze był hardcore Huge Pet, a więc może w tym sekretnym jajku też być jakiś inny. Ale druga rzecz, o której zapomniałem, to sprawdzenie, czy w Dakerze tą jakby eventową walutę się dostaje. Zobaczmy w sumie. I tu się nie dostaje tej waluty, niestety. Szkoda w sumie. Dobra, ale pójdźmy jeszcze zobaczyć, jak w ogóle na hardkorze wygląda ten Summer Event, jak ciężko to wszystko odblokować. Czy jakoś dużo tych coinów się farmi, czy nie? No bo na hardkorze też w sumie dobry zarobek może być. Zobaczmy, jak to tutaj leci. Pojedynczo sobie powysyłajmy te pety, może jakoś tak. No, powiem wam, że tak nie za dużo tego leci. Nie, tutaj to w ogóle odpalmy w taki sposób to, żebyśmy same huge mieli i zobaczmy, jak to wygląda. No, mało leci, powiem wam. Nie leci to jakoś super. Da się to odblokować sensownie, ale farmienie jajek na hardkorze będzie na pewno trudne. No, tutaj to rozwaliliśmy gigałatwo w sumie. A tutaj jak ta skrzynka leci? No też w miarę szybko leci. Dobra, ale rozpoczął się ten event. Wracam na normalny świat, bo tutaj waluty niestety nie mamy. Teraz tutaj najgorsza część, czyli musimy znaleźć jakiś dobry mnożnik, chociaż razy 25, żeby znaleźć. Bo tak razy 10 to się nie opłaca, jakby jak znajdziemy razy 25, no to mamy 2,5 razy większą szansę w stosunku, jakbyśmy na przykład razy 10 mieli. Ale no to może być trudne. Nie wiem, jak macie taki jajka z szansą razy 50, to się możecie odzywać na Discordzie. To też z chęcią sobie potwieram. Dobra, ten serwer jest giga słaby, kompletnie nigdzie nie ma żadnego dobrego bonusu, razy 5 jest tylko, więc idę innego szukać, bo tu szkoda czasu marnować. Dobra, tu mam razy 20, mam nadzieję, że razy 20 styknie nam, żeby wydropić tego huge'a. Coinów powinno mi styknąć, zobaczymy, czy coś uda się trafić. W ogóle niech dropi mi też mityka, bo tutaj chyba są mityki. Tylko kurczę, najgorsze jest to, że tutaj jest bug i tutaj nie ofa wam jakby otwierania. Niech dropi mi w sumie w taki sposób, to zobaczymy, co nam ciekawego wyleci. Dobra, i znowu skończył się ten event, zobaczmy, czy udało nam się trafić huge peta. Tu nie widzę i tu też nie widzę. A więc z szansą razy 20 nic się nam nie udało trafić. Powiem wam, że to jajko na waszym miejscu totalnie bym sobie odpuścił. Nie marnowałbym czasu na to jajko, bo tutaj jest szansa 1 do 30 milionów na trafienie huge peta, więc naprawdę mała. Dużo lepszym pomysłem jest robienie tego tutaj summer passu. Na tym dużo więcej zarobicie, cokolwiek zarobicie, bo tutaj jedyny zarobek, no to jest oczywiście huge pet. Za mityki się śmieszne pieniądze raczej będzie zarabiać, bo zobaczcie, że te mityki są minimalnie lepsze jakby od tych tutaj. Dosłownie 1 ku więcej dają, a więc naprawdę mało. Jeszcze w ogóle zróbmy jedną rzecz. Chciałbym sobie troszeczkę więcej otworzyć tych summer giftów, bo ten huge pet jest naprawdę drogi teraz. On kosztuje 500 bilionów, a więc naprawdę dużo można za niego zarobić, a te jajka w sumie spadły trochę z ceną, a więc może się uda w jakiejś normalnej cenie kupić na triplazie, zobaczymy. Tylko pierwszą rzecz, którą chciałbym sprawdzić, to po ile chodzi teraz ten huge pet cały, pineapple i ile ich w ogóle jest. Tutaj pirat parrot w ogóle tego nie ma, a więc nikt jeszcze tego nie trafił huge'a, no ale to jest tego jajka za setny poziom i tych zobaczcie, że jest już 674 tych, ale założy się, że zdecydowana większość to została wydropiona na tym treasure huncie. Dobra, to pójdźmy jeszcze właśnie na trade plazę i chciałbym kupić trochę tych jajek lepszych. Znaczy może nie lepszych, gorszych mi chodziło dokładniej. Dobra, i w sumie to taki mały zestawik zakupiłem. Tutaj mamy 9 jajek, a więc sobie otworzymy tego trochę. Jeszcze tutaj w ogóle te hype gifty mamy, które mi wysłaliście, a więc tutaj na początku 8 takich otwórzmy. Zobaczmy, czy tu nam coś wyleci. Tu nam nie musi nic lecieć. Ważne, żeby nam poleciało z tych oczywiście summer jajek coś ciekawszego niż zwykły pet. W ogóle ciekawe, czy to liczy się jako darmowe pety. Tutaj sobie dwa otwierałem wcześniej. Zobaczmy, raczej to się liczy jako darmowe te pety do maszynki. W ogóle ich nie widzę tutaj w tej maszynce. A nie, tu są. No i one liczą się jako darmowe. No niestety. Ale też by było za pięknie, jakby liczyły się jako płatne. Dobra, ale otwórzmy teraz sobie po 3 takie. Zobaczmy, czy tutaj nam coś wyleci. Jeszcze 2 hype gift, ten został, to też dołóżmy jeszcze. I tutaj czy coś będzie? No niestety nie. Mamy 3 takie rekiny. Dobra, teraz w sumie takiego zestawu jeszcze nie otwieram. Otwórzmy tutaj 3 i tutaj znowu 3. Może z takiego zestawu nam coś wyleci. Tutaj niestety nic, a czy z tych 3 może coś poleci? Też niestety nic, rainbow, jedynie 2 rainbowy. Dobra, i tak naprawdę zrobiliśmy większość, dalszym progresem zajmiemy się w kolejny film. Wy koniecznie sprawdźcie film z Rebirth Champions na moim drugim kanale i do następnego.